Takiej gali w Suwałkach jeszcze nie było. Po bokserach i zawodnikach mieszanych sztuk walki, którzy prezentowali się już miejscowej publiczności, teraz przyszła kolej na kickbokserów. W wypełnionej po brzegi hali Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszkańcy regionu mogli podziwiać 9 emocjonujących walk w formule K1 i full contact. Wśród 18 wojowników znaleźli się utytułowani sportowcy, medaliści Polski i świata. Wszystko zaczęło się już około godziny 15 w restauracji Open Suwalszczyzna, która gościła zawodników podczas oficjalnego ważenia. Później na zawodników czekał już tylko ring, a na publiczność widowiskowe nokauty i mnóstwo emocji. Sportowcy przyznali, że do swoich pojedynków przygotowywali się bardzo długo. Każda walka jest prawdziwą bitwą, mówili. Walka nie należała do najłatwiejszych, no ale starałem się punktować przeciwnika i no niestety nie udało się znokautować, co bardzo chciałem, no ale myślę, że dobry występ. Plan był taki, żeby na spokojnie do walki podejść, pierwszą rundę przewalczyć spokojnie, nie wdawać się w awanturę, bo generalnie kolega, który z nim, Patryk, był troszeczkę cięższy ode mnie. Wiedziałem, że ten cios, jak pójdę w bójkę, może mi zaszkodzić i starałem się delikatnie pierwszą rundę i tak się udało. No i z kolei z rundy na rundę coraz bardziej rozkręcać, tempo nakładać. Czas tutaj był bardzo silny przeciwnik, silne sierpy uderzał, więc bałem się troszkę ten podbródkowy włożyć, no ale udało się. Nie był wymagającym przeciwnikiem, na co dzień mam zawodników trochę wyższych od siebie, to ja jednak lepiej się czuję w tym półdystansie. Emil dzisiaj mi sprawił dużo w tym miejscu problemu, ale do przodu. Wszyscy doceniali też oprawę gali oraz suwalską publiczność. Gdy 1000 osób skanduje twoje imię, to jest naprawdę coś. Powiedział Radiu 5 Dominik Szczodruch z Puncher Suwałki, który w walce wieczoru przez nokaut pokonał Lecha Rosińskiego. Coś niesamowitego. Na wszystkich galach, na których walczyłem, byłem jako gość. Zawsze skandowano imię czy przezwisko mojego przeciwnika. Dzisiaj po prostu dostałem dwa razy więcej mocy, gdy usłyszałem, jak cała publiczność, 1000 osób skanduje moje imię. To jest coś, co niesamowitego. Oprócz Szczodrucha swoje walki wygrali też inni suwalczanie, Dawid Krajewski oraz Hubert Klaus. Zwycięsko ze swoich pojedynków wyszli również Patryk Kuryłek i Kamil Ruta z klubu Wicher Kobyłka, Mateusz Kowalski z Champion Gdańsk, Mateusz Żukowski z Sterling Team Mikołajki oraz Andrzej Gajewski z Fighter Giżycko i Łukasz Wichowski z X-Fight Piaseczno. Mimo że kickboxing nie jest jeszcze w Polsce najpopularniejszym sportem walki, to gala cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Z pewnością stanie się imprezą cykliczną, mówi Łukasz Szczodruch, trener suwalskiego klubu Puncher i jeden z organizatorów widowiska. Sekret całego kickboxingu polega na tym, że walka cała toczy się w stójce. Do dyspozycji mamy wszystkie techniki bokserskie, plus do tego wszystkie kopnięcia nogami. Można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej skutecznych stylów uderzanych, ponieważ mamy do dyspozycji cały arsenał pięściarski, plus do tego kopnięcia z taekwondo oraz z karate. Jest to pierwsza gala, którą organizujemy razem wspólnie z Osirem. Mam nadzieję, że jeszcze zrobimy kilka takich gali, że to będzie impreza cykliczna. Podczas gali nie zabrakło także nagród dla publiczności, mini koncertu hip-hopowej grupy PMO oraz charytatywnej licytacji, dzięki której suwalczanie mogli pomóc 2,5-letniemu Adasiowi. Na niej zdobyć można było m.in. rękawice z podpisem Piotra Siegoczyńskiego, mentora suwalskiego klubu i pierwszego polskiego mistrza świata w kickboxingu. Suwałki powoli stają się ostoją sportu w walki w regionie. Każda gala przyciąga mnóstwo osób, a skoro jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy, to ich po prostu nie może zabraknąć, mówi Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, oraz Zbigniew Wisiecki, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ta hala, jak już praktyka nasza pokazała przez organizację kilku walk, stała się dobrą areną do rozgrywania tego typu imprez. Liczymy na to, że miłośników przybędzie, z uwagi na to, że no jest zainteresowań zarówno i u nas w mieście, jak również w całym województwie. Widzę, że te sporty walki cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem, bez względu na dyscyplinę. Była właśnie gala MMA, był boks, a teraz kickboxing, czyli jest zapotrzebowanie na sporty walki. Bardzo dobra impreza i również od strony organizacyjnej, sporo emocji, no i myślę, że trzeba tego typu wydarzenia organizować. Patronem medialnym gali było Radio 5.